Oto Grand Bazaar, jeden z największych bazarów w Turcji, na którym można kupić właściwie wszystko. To miejsce to jest prawdziwe wariactwo. Szedłem sobie ulicą i podszedł do mnie jakiś chłopak i próbował mi sprzedać skarpetki, ale ledwie on zaczął mówić, po mojej drugiej stronie stanął jakiś drugi koleś, który chciał mi wcisnąć selfie stick. Można tutaj kupić ubrania, fajki wodne, pamiątki z Turcji i właściwie no, po prostu wszystko. Jeżeli się dobrze poszuka, tutaj można znaleźć wszystko. Tureckie kebaby trochę różnią się od tych polskich. Pierwsza różnica to jest oczywiście brak sosu i to najbardziej rzuca się w oczy. A poza tym mamy tutaj bardzo, bardzo mało warzyw, bo przecież główną rolę w kebabie ma grać mięso. I tak jak polskie kebaby to czasami właściwie sałatki ze śladowymi ilościami mięsa, to tutaj mięsa jest całkiem sporo, warzyw jest jak na lekarstwo. Nie ma sosu, przez co kebab jest dosyć suchy i dziwnie się go je, ale ogólnie jest to całkiem dobre.